Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W tym odcinku dalej kontynuujemy serię o oszczędzaniu pieniędzy. Chciałbym opowiedzieć o dochodzie pasywnym. Czy istnieje naprawdę? No i co to jest ten dochód pasywny? Ogólnie można powiedzieć, że dochód pasywny jest to dochód uzyskiwany bez stałego nakładu pracy lub bez w ogóle nakładu pracy, ale tak naprawdę to już w dalszej części wyjaśnię, że tak naprawdę takie coś nie istnieje po prostu. Czy taki dochód istnieje? Właściwie według mnie nie. Bo nawet odsetki od zebranych pieniędzy na lokacie, które też są dochodem pasywnym, pieniądze musieliśmy najpierw zarobić pracą tak naprawdę i one już później pracują oczywiście dla nas samoczynnie, ale tak naprawdę ten dochód uzyskujemy z dochodu, który musieliśmy wypracować sami po prostu. Tak samo wynajem mieszkania. Musimy na nie najpierw zarobić, a potem zaś włożyć w remont mieszkania po wynajmie. Właściwie to jedynie wygrana w totolotka. Powiedzmy, nie wiem, sumy miliona czy tam kilku milionów złotych i życie z odsetek, powiedzmy, będzie dochodem pasywnym, bo otrzymaliśmy te pieniądze za darmo, tak jakby. No nie tak jakby, bo dostaliśmy po prostu za, wygraliśmy je. W internecie ogólnie i na forach internetowych jest dużo nieścisłości odnośnie właśnie terminu dochodu pasywnego i oto każdy postrzega to tak naprawdę inaczej. Ktoś zalicza reklamy na stronach, czyli tak zwany AdSense, dochodem pasywnym, czy udział w programach partnerskich, ale tak naprawdę nie są to dochody pasywne, bo żeby przynosiły zyski te strony, musimy zainwestować swoją pracę i czas, bądź wynająć kogoś do reklamy naszych stron, aby przynosiły zyski właśnie. Oczywiście możemy czerpać potem dochody z takich stron przez jakiś czas po zaniechaniu reklamy czy tam promowania tych stron, ale w końcu przestaną one przynosić zysk i dlatego ciągle musimy nad nimi pracować, czyli tak de facto to jest tylko w wyobrażeniach tak naprawdę internautów dochód pasywny. Bo tak naprawdę chcąc mieć dochód pasywny, musimy na niego pracować tak naprawdę. Oczywiście może to być tak uznane, że pracujemy mniej, czy tam powiedzmy w domu, czy zdalnie, czy jakoś inaczej, ale nadal jest to praca tak naprawdę i poświęcamy nasz czas do tego. Oczywiście są ludzie, którzy żyją ze swoich stron czy programów partnerskich, ale nie nazwałbym tego dochodem pasywnym. Raczej jest to normalna praca wykonywana w domu zamiast u kogoś na etacie. Niestety nie jest to takie proste, łatwe i przyjemne, jak nam się wydaje. Tak naprawdę wymaga to dużo czasu, no i przede wszystkim też wiedzy z różnych dziedzin, ale przede wszystkim z ogólnej wiedzy, powiedzmy, i szczegółowej, i takiej specjalistycznej wiedzy z zakresu właśnie pozycjonowania, optymalizacji stron, marketingu internetowego, z zakresu właśnie specyfiki wyszukiwarek w internecie, czyli SEO, czy tam. Czy nawet tworzenia mini stron, czy tak zwanych landing page, czy innych po prostu metod, które pozwolą nam albo sprzedawać dane rzeczy w programach partnerskich i otrzymywanie prowizji za to, albo pozwolą nam tworzyć takie strony, które w reklamie AdSense, powiedzmy, pozwolą nam zarabiać na tyle duże pieniądze, że będzie to naszą pracą tak naprawdę. No i właściwie to by było tyle na temat dochodu pasywnego. Łączy się on pośrednio i bezpośrednio, powiedzmy, z oszczędzaniem pieniędzy, ale raczej pośrednio, bo jest to, powiedzmy, jako
jako możliwość dorobienia sobie pieniędzy, czy powiedzmy, czy nawet przejścia powiedzmy w takie zarabianie pieniędzy. Także to by było na tyle. Dziękuję i pozdrawiam. I oczywiście zapraszam na mojego bloga, który link znajdziecie pod filmem jakoszczędzaćpieniądze.blogspot.com.